Miściwy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Mateusz Miściwujewski, ma bądź na bieżąco, razem ze mną po rundkach Paweł Tyburski. Witam. Cześć, witam serdecznie. Na początku pierwsze pytanie, czy ty lubisz Alberto? Nie mam do niego jakby takich emocji, ani negatywnych, ani pozytywnych. Nie znamy się, jakby nie przeszkadza mi, po walce zadaj mi to pytanie, jak sobie pogadamy, jak emocje opadną, to wtedy ci odpowiem. Na ten moment jakby nie chcę w ogóle wchodzić w taką strefę, żebym w swojej głowie kalkulował, myślał nad tym, czy ja go lubię, czy nie. Jakby ja jestem skupiony teraz na tym, żeby po prostu go zbić, a takie myśli raczej by mi w tym... Łarcie by mi nie ułatwiły tego zadania. No bo widać między wami, kurde, powiem ci szczerze, naprawdę taki dobry vibe. Widać to przed chwilą tutaj, jak na wywiadzie wszedłeś, sobie tutaj jakieś uprzejmości dawaliście na rundkach, a ja bym się nie spodziewał, że to będzie tak wyglądać po tych wszystkich słowach, które padały na tych waszych głosówkach, padały na wywiadach, no... A teraz... Jesteśmy, ja mogę zamiast ciebie mówić, jestem też gościem, który jest emocjonalny, jest wybuchowy, jest ADHD-owcem, ale też jestem osobą, która się długo nie potrafi gniewać, jak ktoś mi nie wiadomo jaki krzywdy nie wyrządził. Dobrze powiedziałem. Mhm. Więc jakby nie mam urazy do niego za te słowa i tak dalej, bo też poniekąd wiem, czym mógł się kierować. Na ten moment jest dla mnie okej, nie robi żadnych rzeczy, które by wybiegały poza jakby normy i nie obrażały mnie na tyle, żebym mógł mieć do niego negatywne jakieś emocje. Mamy pewnie podobne jakieś tam cechy i gdzieś przez to na pewno taki vibe może wisieć w powietrzu i możesz mieć wrażenie takie, że moglibyśmy się nawet lubić. Mm-hmm. Aczkolwiek zostawiłbym to na później, a teraz zajmijmy się tym, że za 9 dni mamy walkę i ktoś w tej walce będzie musiał ponieść porażkę, a ktoś wygraną i to wygraną będę ja. Pewnie siebie jesteś bardzo. No muszę być, no bo generalnie na tyle, co pracuję. Przepraszam, o kieszeni miałem ręce. Nie. A przed chwilą miałem wywiad, przepraszam, że ci przerwę, miałem wywiad z Damianem Janikowskim i właśnie pytałem się o to, bo widziałem wywiad z X-Paka i mówiłeś tam, że miałeś sparingi z Damianem Janikowskim, z Paczuskim. Właśnie, i mówił Damian, że naprawdę masz zadatki na zawodowca i że możesz zostać nim. No bardzo mi miło, Damian, dziękuję. Sujkowo, że jesteś bardzo dobry. Bardzo mi to jakby pochlebia, tym bardziej od mistrza olimpijskiego. Jest to mega dla mnie sprawa. Już to nie pierwsza pochwała, więc jakby to mnie strasznie buduje i motywuje do tego, żebym jeszcze ciężej pracował. A Damian też jakby jest osobą, która mnie może dużo nauczyć i jakby chce się od niego uczyć, bo od każdego na sali możemy się czegoś nowego nauczyć, bo każdy jest czymś lepszy i na pewno Damian to jest silny chłop, który ma mocne zapasy i fajnie, że mogę, że jest mi dane trenować z takimi zawodnikami i jeszcze raz Damian dziękuję, pozdrawiam i co, i ciśniemy na treningach dalej. Rzucił tobą? No, zdarzyło się, że przy siatce dużo pracowaliśmy, no. Mhm. Ma dużo siły, ma tą zapaśniczą siłę. Fajnie wyglądały te nasze sparingi, na pewno jeszcze będziemy dużo sparować i nawzajem się od siebie czegoś uczyć, bo wydaje mi się, że też coś tam do zaoferowania mam. I fajnie, bo naprawdę Damian jest też doświadczonym chłopem i fajny z niego gość. Czy te wszystkie sparingi wyglądały tak jak z twoim bratem? Bo ja to byłem w szoku, że wy się tak naparzacie. Gdzie, ale po czym? Bo tych na Dzień Zawodnika? Dzień Zawodnika. To nie, mordo, to jest tak, wiesz. Zobaczyłem analogię, tak jakbym ja ze swoim bratem sparował. To jeszcze były lekkie w miarę, bo to z bratem fakt jest tak, że odpalisz się bardziej, uderzysz go, ale nigdy nie zajebiesz mu tak, jakbyś mu zajebał komuś innemu. Nawet no tak, jak się odpalisz, bo zawsze jest to takie zahamowanie, bo strach, żeby zrobić mu krzywdę, nie? Jakby to nie było to twój brat. Ale sparingi bywają mocniejsze, no wiesz, sparingujemy z chłopakami, którzy biją się na zawodowych galach, są zawodnikami zawodowymi i tam, wiesz, tam jak przekroczysz pewną granicę, to wiesz, jedniesz kogoś mocniej, to ten ktoś ci odda mocniej i tam, no kurde, no fajnie, powiem ci, że fajnie, naprawdę mamy klimat w Uniku, Skra do nas przyjeżdża, my do Skry na te sparingi, jest jakby cały czas ta wymienność, jest różnorodność zawodników, jest z kim porobić i jest od kogo się uczyć i super, super, cieszę się, że jestem tutaj, mogę z tobą teraz rozmawiać, mogę trenować z nimi i 10 grudnia po prostu... Będzie zajebiście fajny sprawdzian dla mnie. Dużo się mówi o tym twoim zawodowstwie, ty też o tym wspominałeś ostatnio właśnie u Sixpacka. Nie obawiasz się, że
wiesz, no bo to już widać właśnie przy tej twojej walce z Alberto, że już nie dymisz, tak? Ludzie cię kojarzą z tych dymów. No i masz cięty język i to wszyscy ludzie wiedzą. I że pójdziesz teraz w tą stronę bardziej sportową i że ludzie o tobie zapomną. Wydaje mi się, że jestem na tyle, widzisz, już mogli zapomnieć, jak podłem deparację i wyszedłem z niej i dzisiaj mam drugie swoje 5 minut i można powiedzieć, że... I main event, więc no nigdy bym sobie tak w sumie tego nawet nie wymarzył. Jestem wdzięczny Bogu, że dał mi tą szansę kolejną, bo wszystkie poprzednie pierdoliłem notorycznie, monotonnie, no bo dobrze mówię monotonnie, tak? W sensie, jakim sensie? Że cały czas. No tak. To dobrze powiedziałem, nie? Mm-hmm. No już jest późno, już mi się trochę ten język poleczy. No ale wracając do tematu. Nie, myślę, że o mnie ludzie po prostu nie zapomną tak o, mimo to, że ja gdzieś tam myślę, żeby fajnie się było sprawdzić, nie to, że ja chcę iść się bić cały czas na zawodowstwie i tak dalej, bo też kurde, ja wiem, jakie to jest ciężka, jeszcze cięższa praca, że w tych walkach z zawodowcami ty nie będziesz tak wychodził po takiej walce z ładną miską, z twarzą, tylko będziesz mega poturbowany i tak dalej. To jest ciężki kawałek chleba. I jakby wolałbym na razie się skupić tutaj na tych flikach, zrobić to, co się da. Wiesz, nie wiadomo, czy ja będę wszystko wygrywał, czy ten, no to są walki i może się różnie potoczyć, ale na pewno będę chociaż chciał sprawdzić z takim zawodowcem i wtedy jakby mieć odniesienie do tego, czy się nadaje w ogóle do tego, czy nie. Czy... Norman Park. No to byłby mega. To już byłby taki sprawdzian. No słuchaj, tego z UFC, no, walczący tak. Z Gamrotem i tak dalej i to dający z nim równorzędną walkę, więc jakby to dla mnie to byłby najwyższy. UFC tak samo równorzędne pojedynki dawał. No dokładnie, więc jakby jak miał z nim zawalczyć, to byłby dla mnie jakby mógłby być punkt zwrotny taki trochę. Ale klapka trzeba polizać. Ale trzeba polizać klapkę, kurde. No lepiej nie. Chociaż za taką walkę z Normanem, kurde, jak to jest... Jak zapłacę, to pocałuję na. To jest taka szansa, która się może już nie przydarzyć, walka z takim zawodnikiem. No tak. No ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie są te free fighty, na razie jest Alberto, na razie skupiam się na tym, żeby wygrać z nim i dać dobrą walkę przede wszystkim. Ostatnie pytanie właśnie Alberto. Jak ty go klasyfikujesz na, tak jakby... przestrzeni swoich innych rywali, z którymi już walczyłeś, bo walczyłeś już dużo pojedynków, stoczyłeś. Ciężko mi tak oceniać, bo widziałem go tylko w walce z Dubielem, aczkolwiek po gabarytach, po tym, że na pewno jest charakterny też, na pewno nie padnie po jednej strzale, jeżeli go nie odetnie, tak? To nie jest też chłopak, który wiesz, będzie uciekał po tym. No, myślę, że będzie to na pewno jedna z trudniejszych walk. Chociaż każda. Trudniejsza niż Soroka? Po Soroku też nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, więc po nim też do końca nie wiem, bo nie widziałem jego dokładnie, wiesz, nie pokazuje nic. Tego, co widać tylko po Dubielu. Ja jakby mam swój plan, idę nim i ma to wystarczyć na niego. Zobaczymy. No, czuję się mocny dosyć. Tym bardziej, że już schodzę z tych obciążeń. Jutro mam ostatni ciężki trening i czuję już dzisiaj, że już było dobrze, już zaczyna mój organizm się regenerować, a ten fight week będzie już takim wisienką na torcie i kurwa, będę łapał taką mega energię, którą łapię przed każdą walką, a wtedy moja pewność wzrasta jeszcze bardziej i na pewno Alberto to zobaczy w moich oczach. No to zobaczymy. Ja czekam bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki. Piona!